Panie wójcie, ostatnio pojawił się temat powstania w naszej gminie elektrowni wiatrowych. Zawsze wiąże się to z licznymi kontrowersjami i tak to jest w tym przypadku. Sporo mieszkańców protestuje. Powiedzmy, proszę powiedzieć, na czym, na jakiej zasadzie będą działały te elektrownie wiatrowe w naszej gminie? Czy w ogóle będą działały, bo to na razie są tylko plany. I na co mogą liczyć mieszkańcy gminy Giżycka w związku z powstaniem takich wiatraków w naszej gminie? Proszę pana, to nie jest nic nowego, więc o wiatrakach to się mówi już od kilku lat. Kwestia tylko była jakby czasu, jakby znalezienia jakichś inwestorów. Nasze tereny niby sprzyjają budowie takich wiatraków, że wieją tutaj pomyślne wiatry i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jest od jakiegoś czasu zainteresowanie budową w naszej gminie elektrowni wiatrowych. Na dzień dzisiejszy opracowane jest studium uwarunkowań i rozwoju gminy i tereny pod te wiatraki są wzięte pod uwagę. Na dzień dzisiejszy dwie firmy starają się o takie pozwolenie. No i jak przystąpiliśmy do opracowania studium, zaczęły się jakieś uwagi i takie na razie drobne jakby protesty w tej sprawie. Jeżeli chodzi o pola firmy Upał Tyrol, na te pola konkretnie już oprócz studium również jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego pod te wiatraki. No i jeżeli wszystko będzie zgodnie z prawem, jeżeli dostaniemy uzgodnienia od wszystkich instytucji, którzy muszą to zaakceptować, być może dojdzie do budowy tych ferm. O jakiej ilości tutaj tych wiatraków mówimy w naszej gminie i kiedy ewentualnie takie elektrownie mogłyby powstać? I też chciałbym się spytać, jaki jest koszt powstania takich elektrowni mniej więcej? To znaczy, koszt powstania, jeżeli się orientuję, to wszystko zależy od mocy tych wiatraków. Są różnej mocy, w tej chwili już ponoć nawet 3 czy 3,5 MW jeden wiatrak. Są to koszty rzędu, budowa takiego wiatraku rzędu 10-12 milionów jednej sztuki. Jeżeli mówimy o ilości, to w tej chwili nikt nie powie ile, bo to, prawda, specjaliści rozrysują, wyrysują, to będzie zależało od odległości, od przepisów i tak dalej. Ale tu się mówi o kilku wiatrakach jakby na jednym terenie, na terenie prywatnym, gdzie nie jest opracowywany plan zagospodarowania przestrzennego i mówi się o 15 do 20 wiatrakach na terenach firmy Upał Tyrol. Oczywiście, co tu mogę dodać? To jest temat modny, bo głównie chodzi o dochody dla gminy. Jest to około 100 tysięcy rocznie podatków od jednej sztuki wiatraków, także no, porządny zastrzyk dla każdej gminy i każda gmina jest zainteresowana, żeby to powstało. Takie wiatraki to też są w głównej mierze uzależnione od warunków atmosferycznych. Czy wójt nie uznaje, że to jest trochę ryzykowna decyzja stawianie takich wiatraków, takich elektrowni wiatrowych na terenie gminy Giżycko? Czy nie będzie tak, że mieszkańcy będą musieli z biegiem czasu dopłacać na przykład do tych wiatraków, gdyby warunki atmosferyczne nie pozwoliły na to, żeby tej energii można było uzyskać na tyle dużo, na ile byłoby w planach? To znaczy, ja nie bardzo rozumiem pana pytania. Na pewno zależy od warunków atmosferycznych i dlatego przed taką budową już wcześniej była tutaj firma, około 2 lat, te 2 lata wstecz zaczęto pomiary wiatru i wiem, że były pomyślne, żeby takie tu fermy powstały. No dobrze, ogólnie panie wójcie, powiedzieliśmy o liczbie wiatraków, o tym, gdzie będą mniej więcej... Przybliżeniu. Przybliżeniu, tak, przybliżeniu. No i przede wszystkim może one powstaną, a nie na pewno. Aktualnie jest robiony plan, gdzie mają powstać i czy powstaną. Będą dochody z podatku do gminy Giżycko. No i teraz oczywiście odzywają się głosy sprzeciwu, że ludzie mieszkający w tych miejscowościach, między innymi Kożuchy, Sulimy, Upałty Małe, tak, gdzieś tam, już teraz mówią, że nie chcą tych wiatraków. No a jak ich przekona pan wójt? Czyżby z tych wpływów, z podatków, nie wiem, w tych miejscowościach na przykład będzie nowy chodnik albo oświetlenie?
Oczywiście tak. Jeżeli chodzi o jakieś oficjalne protesty, to bodajże w piątek płynęło na moje ręce z Nowych Sołdan dwa pisma w tej sprawie. O innych nie wiem. Słyszałem, że w Kożuchach jakieś zebranie było Rady Sołeckiej, bodajże też w piątek. Dzisiaj mamy poniedziałek. I zobaczymy, no będziemy rozmawiali. Ja rozumiem obawy o bezpieczeństwo, o tą ochronę środowiska, to Mazury, cud natury, ja to wszystko rozumiem. Tylko jednego nie rozumiem, żebyśmy nie zostali, jak to przysują ręką w nocniku, ponieważ tak, w Kętrzynie wiatraki już w gminie stoją, w sąsiedniej gminie Wydminy już jakieś dwa stoją, w Miłkach niedługo mały stać i ten cud natury tam też jest, tak jak i u nas. I nie bardzo... Z tym się najgorzej nie mogę pogodzić, bo jak chronimy, to już chronimy jakiś konkretny obszar, prawda? Aczkolwiek te wiatraki bądź co bądź zmienią diametralnie nasz krajobraz tutaj. No płynąc Niegocinem, tak jak spoglądałem właśnie na te mapy, gdzie prawdopodobnie mają one stanąć, płynąc Niegocinem będziemy je widzieć. To tutaj... Powiem panu szczerze. Czy się wójt na przykład nie obawia tego, że spadnie atrakcyjność terenów gminy Giżycko, co będzie miało wpływ też na turystykę, przede wszystkim na agroturystykę? Ja myślę, że nie. Szczególnie na tych terenach upał Tyrol, ponieważ to jest bardzo rozległy teren. Właściwie można powiedzieć pustynia. Tam nie ma ani drzewka, nie ma nic. To jest czyste, szczere pole. A przyznam się szczerze, nawet tydzień temu jechałem przez Niemcy i jak widziałem te fermy wiatrowe, całe masy, to dla mnie osobiście to nie przeszkadza ten widok. Mhm. Jeszcze tutaj ci, którzy składają mówią o tym sprzeciwie przeciw wiatrakom, przede wszystkim pytają o to, jakie tu będą wiatraki. To także, czy to będą tak zwane z demobilu, gdzieś tam z Europy Północnej, czy nowe? Tutaj to jest dość główne pytanie, bo podobno te właśnie z demobilu wytwarzają najróżniejsze pola magnetyczne i nawet nie idzie w obszarze około 8 km od jednego wiatraka żyć. Słuchaj, z tego co się orientuję, co ta firma, przynajmniej jedna, która w tej chwili opracowuje plan na terenach pana upał Tyrol, mówi o nowoczesnych, najnowszych, bo jest zainteresowana może mniejszą ilością tych wiatraków, ale większą mocą. Także te większe moce to już na pewno są nowoczesne wiatraki, ale nigdy... To jest po prostu taka rozmowa, więc nigdy nie wiadomo, co tu może być. Trudno mi jest na te pytania odpowiedzieć, jakie tu będą zamontowane. Naprawdę na ten temat jeszcze nie rozmawiałem z nikim. Oprócz tego, co wcześniej powiedziałem. A czy takie elektrownie wiatrowe dadzą miejsca pracy, nowe miejsca pracy mieszkańcom gminy? No raczej nie. To jest chwilowe, prawda? Budowa, stawianie, to jest dla naszych firm też potężne betonowe podstawy, więc te firmy wszystkie, które produkują beton i tak dalej, na pewno tutaj dużo na tym zarobią. No dobrze, panie wójcie, czy tego typu inwestycja, wiatraki, jesteśmy Mazurami, prawie że cudem Mazury. Okej, nie chcemy się zamykać na skansen, ale z drugiej strony chyba trochę mocno zmienimy ten nasz krajobraz, środowisko. Ja już wcześniej powiedziałem, dla mnie osobiście naprawdę, nawet lubię patrzeć, jak to się kręci. Nie wiem, może na starość dzieci nie je, ale tak to jest. I dla mnie to osobiście naprawdę nie przeszkadza. Ja chcę powiedzieć, że niedawno mieliśmy protesty w sprawie budowy biogazowni. Jesteśmy taką, można powiedzieć, gminą szczęśliwą, gdzie inwestorzy chcą inwestować u nich, inne gminy się promują, chcą ściągnąć, a my od siebie inwestorów odpychamy. No niestety, świat idzie z postępem. Ja się też kiedyś jednego ekologa zapytałem, jak przyjechał na takie spotkania, a czym pan przyjechał? No samochodem. A dlaczego nie rowerem czy na piechotę? Przecież samochód też zatruwa środowisko. To jaki jest pana ekolog, prawda? I mieliśmy tu niedawno protesty w sprawie biogazowni, a że będzie dużo samochodów jeździło, a to, a tamto, a nie wiadomo, będzie smród. W tej chwili fakt, że to miała być elektrownia 2,5 MW, w tej chwili kilometr od tego miejsca już zacznie budowę w upał Tyrol, biogazownia. Prawdopodobnie ma być to najnowocześniejsza w Europie, o mocy 1 MW.
Tylko różnica dla gminy jest zasadnicza, bo z tamtej biogazowni byśmy mieli 600, może 800 tysięcy złotych rocznie, a z tej nie będziemy mieli nic. Właściciel jest rolnikiem, płaci podatek rolny. Czy w sprawie powstania elektrowni gazowo-wiatrowych były prowadzone konsultacje z mieszkańcami, czy będą prowadzone i co by było, gdyby mieszkańcy na przykład powiedzieli, że nie? Będą prowadzone takie konsultacje na etapie decyzji środowiskowych, bo to jeszcze masę dokumentacji przed nami. Tak jak wcześniej też powiedziałem, musi to być wszystko zgodnie z ustawami, wszystkie procedury muszą być zachowane. Jeżeli mieszkańcy powiedzą nie, będą decydować o tym radni. Czy prowadzone są już prace nad planem zagospodarowania przestrzennego w związku z powstaniem elektrowni? Ja jeszcze wrócę może do przodu. Mówimy mieszkańcy. No, ja zakładam, że to będzie ewentualnie część mieszkańców. Mhm. Jeszcze te pytania. Czy są prowadzone już prace nad planem zagospodarowania przestrzennego? Bo takie też dostałem sygnały, że już są prowadzone tak. Prace, mimo że konsultacji jeszcze nie było. Tak, więc Rada, jeżeli podejmuje uchwałę o przystąpieniu, o zamiarze przystąpienia, prawda, o zgodzie na przystąpienie do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, niejako wyraża już wstępną zgodę, aprobatę na powstanie takiej fermy. Bo to się już wiąże z kosztami. Inwestor już w tej chwili zacznie ponosić konkretne, duże koszty, prawda? I tak zawsze mówimy, jeżeli mówi się A, trzeba powiedzieć B. Na pewno zobaczymy. Ja tu dzisiaj na dzień dzisiejszy nie odpowiem naprawdę, czy te fermy powstaną, czy nie. Trudno mi powiedzieć. Tak jak pan wójt mówi, że najpierw trzeba powiedzieć, mówiąc A, trzeba powiedzieć B. Kiedy teraz spotkanie z mieszkańcami, którzy właśnie nie chcą tych wiatraków? To jest cała procedura opracowania planu zagospodarowania przestrzennego i w czasie tej procedury po jakichś wstrętnych uzgodnieniach będą takie spotkania na pewno. Muszą być, to jest obowiązek. No cóż, chyba wszystko. No to ogólnikowo, panie wójcie, pan jak ocenia sam, jako mieszkaniec gminy Giżycko, te wiatraki? Jako mieszkaniec dla mnie naprawdę, jak wcześniej mówiłem, na pewno by mi to nie przeszkadzało. Być może moja wiedza nie jest taka, jakie niebezpieczeństwo za sobą niosą. Naprawdę z opinii, z gazet, z dyskusji mówi się, no, że trochę tam szkodzą, troszkę niektórzy mówią, że nic to strasznego. Nie mam takiej wiedzy. Być może w czasie tej całej procedury dowiem się więcej. Ale na pewno dla gminy mówię, byłby to zastrzyk gotówki porządny i te wszystkie oczekiwania, wszystkim mieszkańcy, te miejscowości, o których wcześniej mówiliśmy, czekają na różne inwestycje. Na pewno można byłoby je szybciej zrealizować. Na pewno ci, którzy będą składać te właśnie skargi, podpisy, boją się o to, żeby te inwestycje, te rzeczy, jakie są potrzebne w ich wsi, nie uciekły do innej wsi, jaki oni wpływ mają na to, gdzie na przykład środki właśnie z tych podatków będą płynęły. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o protesty, ja rozumiem protesty różnych instytucji zielonych, tak zwanych. No to z zasady muszą protestować, bo po to oni tam właściwie są. Ale część tych protestów to jest na takiej zasadzie typowo polskiej, że jak u sąsiada, bo to się też wiąże z opłatami za miejsce postoju tego wiatraku, że są to kwoty rzędu 30-40 tysięcy rocznie za jeden wiatrak. Więc jak u sąsiada ma wiatrak stać, a u mnie nie, no to trzeba zaprotestować. No i to jest takie typowo polskie, gdzie w większości to ma zastosowanie i w naszej gminie też. To jeszcze podpytam, na co pójdą te pieniądze, te nowe wpływy z podatków w gminie? Na co konkretnie? Na jakieś duże inwestycje? Z podatków z wiatraków? Tak. O, ja to jeszcze nie liczę tych podatków naprawdę i myślę, że jeżeli dojdzie do budowy, tak to najszybciej to około 3 lat. 3 lata to jest takie, moim zdaniem, minimum, gdzie ewentualnie mógłby to jakiś wiatrak powstać. I wtedy te pieniądze pójdą na
Oczywiście na inwestycje. Na inwestycje w gminie głównie. Na inwestycje, remonty. No to jest cała masa potrzeb w gminie. Gmina jest bardzo duża. 27 sołectw, 30 wsi. To jest potrzeb bardzo dużo. I chyba wszystko. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.